Tomasz Drwal, dla MMA Rocks. Cześć Tomek. Witam. Mam małe déjà vu. Tomasz Drwal, Michał Kita, TVN Turbo, już taka konferencja prasowa w Warszawie kiedyś była, to powiedz tak na starcie, jakbyś ocenił, czym się różni start Pro MMA C od startu MMA Attack. Ale to mnie nie oceniać, ja już byłem na kilkunastu konferencjach, to ja myślę, że to jest wasza ocena, dziennikarzy, bo wy o tym będziecie pisać. No konferencja jak konferencja, no są gorsze, lepsze, no ja myślę, że ta jest konkretna tak naprawdę, bo dużo ludzi przyjechało, dużo pytań było i mam nadzieję, że to jest dobry omen na przyszłość. Jesteś blisko tej organizacji, więc czym się różni poza konferencją, czyli nie wiem, podejściem do zawodników, podejściem jakimś biznesowym, jak ty to oceniasz? Ciężko mi na tę chwilę cokolwiek powiedzieć na ten temat, bo to bardzo szybki temat jest i ja tak naprawdę już jestem od 3 tygodni w mocnym treningu i skupiam się na tym, żeby dobrze trenować i żeby dobrze wypaść 1 marca, a nie jak ktoś tam działa. No jeżeli by było tak, no żeby się chłopaki z czegoś nie wywiązali albo coś było nie tak, to no pewnie bym o tym gdzieś powiedział albo wyrażał swoje niezadowolenie. Na razie póki co jest jak poprzednio, wszyscy działają, wszyscy pracują, także mam nadzieję, że będzie ok. Nie wiem, czy wiesz, ale w wielu miejscach w Polsce w środowisku mówi się o tej gali jako o gali Drwala. Na ile ty gdzieś jesteś zaangażowany organizacyjnie w ten projekt? Może ktoś tak mówi, ponieważ no, tutaj chłopaki są z Krakowa i z mojego miasta. Ja jestem z Krakowa, może ktoś tam sobie gdzieś to powiązał, ale no, mnie nie stać na to jeszcze, żeby sobie wyciągnąć te swoje 5 milionów czy ileś tam na koncie i sobie założyć organizację i organizować sobie chociażby tą konferencję w Mariocie. Dobra, Sean Tarzan Strickland, mistrz King of the Cage, niepokonany zawodnik, jedno z najciekawszych nazwisk poza UFC, World Series of Fighting, Bellatorem, dostępny na rynku. Jak oceniasz rywala? Jesteś zadowolony, że zmierzysz się właśnie z Seanem? No to będzie wyzwanie, no, młody, ambitny, z dobrym rekordem. No wreszcie ktoś konkretny od wielu lat i co, mam nadzieję, że będzie dobra walka, no, że on i ja zawalczymy, ale tak jak mówię, no ja tutaj nikogo nie lekceważę, wręcz przeciwnie, bo to myślę, że on będzie miał większe ciśnienie na to, żeby mnie pokonać, natomiast to samo z drugą strony. Najważniejsze jest teraz ten okres, żeby go dobrze przepracować, żeby być przygotowany na 100% do tej walki. Właśnie tutaj w ramach konferencji informowali, że będziecie w Świeradowie, to jest taki twój ostatnio ulubiony punkt wyjazdowy, to powiedz trochę o tym miejscu. Świeradów, tak, mamy fajną firmę, która pomaga nam w przygotowaniach, to jest hotel Interferia, hotel Malachit Świeradowie. Oprócz tego, że mamy naprawdę świetne warunki w hotelu, gdzie możemy korzystać z odnowy biologicznej, z akwaparku, z dobrych warunków, mamy jeszcze klimat, mikroklimat alpejski. To jest taki klimat, na którym, gdzie jakbyś przebywał na wysokości 2000 metrów, świeże powietrze, dostęp do całej bazy zaplecza treningowego, no i przede wszystkim ekipa szykuje się dość konkretna i tak, no, także mam nadzieję, że te 10 niecałe dni przepracujemy dość intensywnie i naprawdę będzie forma zyskowa. A co poza Świeradowem, jakieś wyjazdy, czy kogoś ściągasz do siebie do Krakowa, żeby ci pomógł na sparingach? Później mam jeszcze kondycyjny obóz w Zakopanem i zostaje tak naprawdę 4 tygodnie do walki, gdzie już te ostatnie 2 tygodnie będę poświęcał na jak gdyby szybkość i już takie schodzenie z treningów. Ze sparingami naprawdę trzeba uważać, żeby nie złapać kontuzji, bo w przypadku tego eventu naprawdę nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś się komuś stało. Że jak już to złapać kontuzję, to złapać ją na walce, a nie 4 czy 5 dni przed walką. Także no, ja już myślę, że już doświadczony niejednym przygotowaniem do walki, myślę, że to będzie, że będę gotowy na 100% po prostu. Właśnie, ale nie masz takiego komfortu, że trenujesz w klubie, w którym jest bardzo dużo zawodników w twojej kategorii wagowej, którzy cię mogą dociążać, jak zamierzasz to rozwiązać, czy gdzieś szukasz jakichś sparring partnerów konkretnie pod Stricklanda? To znaczy, może nie mam znanych zawodników, ale mam też takich młodych, ambitnych, cięższych, którzy potrafią stanąć okoniem w sparingach i też pokazać, na co ich stać. Natomiast no, po to robimy obozy też, żeby spotkać się z chłopakami z Polski i naprawdę każdy walczy i trenuje troszeczkę innym systemem, innym stylem, więc po to jest ten wspólny obóz, wspólna wymiana doświadczeń, żeby stawać się coraz lepszym. To jeszcze tylko na koniec Cię zapytam, chociaż pewnie już o Cię o to wszyscy pytali, czy kontrakt z Pro MMA C zabrania ci, wyklucza starty na innych organizacjach, jakby na przykład MMA tak wróciło albo UFC się odezwało, to czy ten kontrakt cię blokuje?
To wszystko jest do doprecyzowania jeszcze z organizatorami. Ja myślę, że tutaj firma jest otwarta na tyle, żeby o takich rzeczach rozmawiać, ale to już niech oni się między sobą dogadują. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Jakbyś chciał jeszcze kogoś pozdrowić, komuś podziękować, to proszę bardzo. No, chciałbym pozdrowić wszystkich fanów MMA Rocks i wszystkich fanów MMA i przede wszystkim, żeby kibicowali, dopingowali, trzymali kciuki nie tylko za mnie, ale za chłopaków, przede wszystkim za naszego freak fighta sportowego Mariusza Cieślińskiego. No i cóż, no, mam nadzieję, że firma, organizacja, że nie padnie tak szybko, jak powstała i coś czego sobie i wszystkim chyba pozostaje życzyć. Tak jest, dziękuję bardzo. Zobacz, jak rodzi się nowa siła MMA.